Czyjo? Tutaj Elkin Friends. Witaj Krzyzaku, witaj Wikcieku i witam wszystkich, którzy dojdą podczas tego konkursu. Mam dla was dość miłą informację, ponieważ FGP Friends czuje się coraz lepiej. Sami możecie słyszeć dzisiaj po głosie, że jest to głos nieochrypnięty. W tym momencie bardzo dobrze rozmawiam. Bardzo dobry głos jest. Więc możemy być przekonani, że FGP coraz bardziej wylecza COVID-a, którego ma. FGP z COVID-em dokładnie. No, tak jak mówię, coraz lepiej się czuję. Już nawet głos jest w porządku. Także będziemy mogli ruszyć coraz częściej live streamy. Wczoraj miał być ETS, ale mój internet wczoraj niestety zawinił. Ale dobra. Dziś mamy pierdyliard nieobecnych osób w Sapporo. Nie mamy Jakuba Wolnego, Stefana Krafta, Jana Herla, Halvorainera Graneruda, Freunda, Rota, Geigera, czyli prawie wszystkich Niemców. Nie ma Konrida, Deschwandena, Ammana, Igorusa, Sakali, Fi, Maurycego, Antiego Alto, Hartina, Soukupa, Maurera, Telby, Arka, Emilio Usejna, Martina Biegunnego, Pana Wiesia, Tadę Bariego oraz nie ma Siatka. Nie ma tak dużo osób, że się lista nie zmieści po jednej stronie. Dopóki nie zmniejszę ciutkę. No, także ogólnie jest super, no bo nie ma tylu osób. Jest na starcie 57 nazwisk, 57 zawodników, odpada teoretycznie 12, powiedzmy. No, chyba 12 odpada, bo tylko. Bo jak 10 mamy z autokwalifikacjami, no to ta. Nie, to wtedy. Troszkę więcej odpada, ale w pierwszej serii będzie tak tylko 45 zawodników. No to włączamy legendarne intro i przechodzimy do konkursu w Sapporo. I jeszcze tylko warunki na skoczni. Te nie będą przeszkadzały. Wiatr jest słaby, a wieje w bok. Taki boczny wiatr, ale słaby wiatr, więc powinien bez problemu tutaj dzisiaj konkurs Sapporo przebrnąć w sprawiedliwych warunkach. Nie tak jak Wisła i szkoda gadać. Więc dlatego przejdźmy do intra i konkursu FGP Cup.
No. Powracamy do Sapporo. O nie, na pewno nie takim wiaterku. No i dobra, no to rozpoczynamy. Rozpocznie Dominikańczyk, który przyjechał. Jack Obama. Dziś w ogóle Dominikana tylko bez Emilio Usaina, ponieważ Diego Madonna powraca. Diego Madonna powraca do Sapporo, także zobaczymy trzech Dominikańczyków i właśnie dwóch z nich zaczęło, ponieważ z drugim numerem oglądamy Diego Madonnę. A więc Diego Madonna powracający po kontuzji. No i to jest skok na 100,5 metra. Także tutaj bez szału. A teraz Yukiya Sato. No, Sapporo to piękna skocznia. Sapporo to piękna skocznia, jak poleci pierwszy z gospodarzy. Ładnie, no proszę bardzo. To była piękna próba Yukii Sato. On tutaj chce zdobyć swoje pierwsze punkty w tym sezonie. No i ma na to szansę, żeby zdobyć pierwsze punkty w tym sezonie. No, skoro w stawce będzie w pierwszej serii tylko 45 zawodników, a on już w tym momencie awans do pierwszej serii taką próbą po prostu sobie wywalczył. Jewgeni Klimow, nie ma go na liście nieobecnych, gdzie 26 nieobecnych jest, co oznacza, że Jewgeni Klimow nam się zaprezentuje. Więc popatrzmy na pierwszego z dwóch Rosjaninów dzisiaj. W miarę dobrze. W miarę ładnie, koło punktu konstrukcyjnego, albo bliżej koło 120 metrów. No, jednak koło punktu konstrukcyjnego, bo przekroczył 120 metr, 121,5 metra. Klimow również z awansem. A teraz chwila, na którą wszyscy czekamy, ponieważ Jacob Capera może po raz pierwszy w tym sezonie awansować do pierwszej serii. W seriach próbnych skakał po 110 metrów, co dawało mu awans. Musiałby gdzieś tak w okolicy znowu 110. Czy on będzie w stanie? Tu wysoko wychodzi się z progu, więc ma na to okazję. Jacob Capera i brawo! Jaki skok życia Jacoba Capery! 115,5 metra! To jest bezdyskusyjny awans do pierwszej serii Słoweńca. Mamma mia Gzyby, zawodnik z Republiki Południowej Afryki, który leci ledwo 100 metrów. 101,5 metra, pokonuje tylko Diego Madonnę. I Seu Choi. Raczej Seu Choi powinien awansować tutaj do pierwszej serii konkursu. Raczej, oczywiście, podkreślam. No, jest w granicach 110 metrów. A dokładnie 112,5 metra Koreańczyka. A przed nami w tym momencie Wolodymyr Ferediuk, Ukrainiec. Jak się zaprezentuje Wolodymyr Ferediuk? Przyzwoicie. Przyzwoicie, bo w okolicach 120 metrów wylądował Wolodymyr Werediuk. 117 metrów daje mu trzecią pozycję i chyba awans do pierwszej serii. Spokojny. I przed nami Jonathan Lloyd. Francuz dobrze się spisał na Mistrzostwach Świata i proszę bardzo.
Jakby złapał troszkę lepszą formę Jonathan Lloyd, ponieważ nie dość, że zdobył punkty pierwsze w tym sezonie na Mistrzostwach Świata, to jeszcze teraz skacze 120 metrów, gdzie był to bardzo dobry skok Francuza. I powinniśmy go zobaczyć w pierwszej serii. Nawet poziom jest niezły, jak na tą gorszą stawkę, można powiedzieć. No, chyba że Bernardo Macaloini no, słabo skoczy, niestety. 107,5 Macaloini przegrywa nawet z Jackiem Obamą dzisiaj. Słabiutko, słabiutko to wygląda z Hiszpanem. A jak to będzie wyglądało z TQ Fe? Czyli jedynym Chińczykiem w Pucharze Świata, który dzisiaj do Sapporo przyjechał. Przyjechał i ładnie skacze. W okolice 120 metrów TQF, równe 120 metrów i daje mu to w tym momencie trzecią pozycję, czyli pokonał nawet Jonathana Leroyda. A teraz młody, przystojny reprezentant Włoch, pierwszy z dwójki dzisiaj skaczących Włochów, Alex Insam. Ładnie! Ładnie Alex Insam również w okolice punktu konstrukcyjnego pofrunął włoski zawodnik. 122 metry i teraz on jest na miejscu trzecim. Tylko 1/10 przegrał z Jewgenijem Klimowem. No a teraz pierwszych zawodników, którego nie ma. Ale mamy Niko Kytosaho. Czyli pierwszego z dwójki Finów. Bo jeszcze będzie Kajuch. Oj! Kytosaho chyba huknął na punkt konstrukcyjny, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczmy. No prawie 120 metry przy ładnych notach za styl. Jest drugi Niko Kytosaho. Także ładnie, ładnie. A jak ładnie będzie Kevin Bickner? Pierwszy z Amerykanów. Przed nami. Wysoko wyszedł z progu i dobrze, Kevin Bickner. Dobrze. Była to udana próba reprezentanta Ameryki. Była to próba na 121,5 metra na miejsce trzecie ex aequo z Klimowem. A więc Kevin Bickner ładnie. Runevelta. Pięknie, Welta. Mamy nowego lidera, proszę państwa. Pokona Yukiya Sato. Pokona Yukiya Sato to była przepiękna próba Runevelty. W okolice 128 metrów. A raczej 126 metrów, ale lepsze noty za styl. Od Yukiya Sato, no i prowadzi. Prowadzi Runevelta. Piękny to był skok Norwega. Aleksander Mitz ze Szwecji. Zobaczmy na jego próbę. No, taka słaba dość jak na niego. Dopiero 12, 114 metrów. Nie no, Mitza stać na więcej, o wiele więcej. Oczywiście nie ma kadry czeskiej w Sapporo, czyli Sakalia, potem Fi, ale mamy pierwszego z trójki Kazachów, bo tutaj tylko nie ma Arka z Kazachstanu. Kazachstan normalnie przyjechał w całym składzie, tylko bez Arka. A więc pierwszy z Kazachów, Sabir Jan Muminow. Jak się spisze Sabr? Wysoko, wysoko i proszę! Koło punktu konstrukcyjnego nasz legendarny Sabir Jan Muminow. A więc spisał się dobrze, dobrze się spisał Sabr. 121,5 metra, czwarta pozycja, spokojny awans do pierwszej serii Sabra. A teraz uwaga, Doriaki Kazajo skacze na swojej skoczni. To może tak
Ten prawie 50-letni zawodnik zdobędzie punkty na swoim obiekcie. Byłoby fajnie. Jak poleci Noriaki Kasai! Pięknie, pięknie Noriaki Kasai! On ma prawie 50 lat, a przekracza punkt konstrukcyjny na skoczni w Sapporo. Ależ on jest niesamowity. 124 metry Noriakiego Kasaiego. Jest trzeci, niewiele mu zabrakło do Yukii Sato na drugiej pozycji, ale Noriaki Kasai będzie pierwszej serii. Dokładnie, Maćku, wiek to tylko liczba u niego. A teraz William Rhodes. No i powiedzmy, że Kasai właśnie w tym momencie jest lepszy od William Rhodes, który skacze dopiero 13-114 i był z Caperą przegrał. Przegrywa z Caperą William Rhodes. No niesamowite. Przegrał z Caperą William Rhodes. No teraz Wladimir Zografski, reprezentant Bułgarii. Złapał formę na Mistrzostwach Świata i proszę! Zografski, ależ pięknie Zografski tymczasem. Chwalimy Kasajego za tą formę, ale trzeba pochwalić też Bułgara, który od Mistrzostw Świata naprawdę dobrze się nawet spisuje. Nawet przed Mistrzostwami Świata już taki zalążek dobrej formy miał Wladimir Zografski. No i proszę, 127,5 metra, no i nasz Wladimir Zografski z Bułgarii na czele. Zografski na czele i to jest spokojny awans do pierwszej serii Bułgara. I Andershore z Norwegów, nie ma tutaj Halvora Egnera Graneruda tylko. Więc mamy naszego Andershare. No i w miarę okej. Okay. W miarę okej, okay, Hare. 120,5 metra, siódma pozycja, awans do pierwszej serii. Fabio Silvestri. Najlepszy z Dominikańczyków w Sapporo. I to udowadnia. Piękna próba Fabio Silvestriego oglądaliśmy. Piękną próbę z jego strony. 120,5 metra Dominikańczyka. Ładnie, ładnie. A teraz Bartolini z Danii. Chyba z Caperą przegra. 113, tak. Nawet jeszcze z Ryłcem, Czojem i Micem, a więc Capera pokonuje kolejną osobę i pnie się w górę klasyfikacji, żebyśmy przypadkiem nie zobaczyli kup przy jego imieniu niedługo. A teraz jedyny z Niemców, nadal Rodzynek, ale już na Igrzyskach Olimpijskich Rodzynkiem nie będzie. Jest tylko Rodzynkiem na jeszcze Sapporo. Ej, pięknie Dawid Ziegl. Huknął nam Dawid Ziegl ładnie. 127 metrów. Więc Ziegl chce pokazać się z dobrej strony i zdobyć punkty dla Niemców, których no nie ma. Więc musi ratować te Niemcy, bo Kazachstan niewiele traci w Pucharze Narodów. A teraz Szwajcarzy w osłabionym składzie. Skacze tylko Schuller i Peter, więc zobaczmy, jak sobie poradzi najpierw Schuller, a potem Peter. No, Schuller w miarę ładnie sobie radzi. 124 metry, dziewiąta pozycja. W miarę ładnie. I Zuzu Kapecnik. Republika Południowej Afryki. Znakomicie Zuzu Kapecnik. W jakiejś niezłej formie mamy tego zawodnika z Afryki, z RPA. RPA, które walczyło w mikście, by nie być ostatnim. Ale przynajmniej zrobili historię jako pierwszy team z Afryki wystawiony. To już zawsze coś. A teraz pierwszy ze Słoweńców.
Słoweńcy nawet w komplecie tutaj przyjechali praktycznie. A pierwszy z tej słoweńskiej armii to Tilen Bartoli. Pięknie Bartol! 126 metrów, a więc słoweńska armia zaczyna ładnie, bo mamy sześciu Słoweńców. Mamy sześciu Słoweńców na Okurajamie. Więc Słoweńcy mogą, jak całą szóstką awansują do drugiej serii, a są aspiracje, żeby dzisiaj Słoweńcy mieli szóstkę w drugiej serii, mogą sobie ładnie porobić w Pucharze Narodów. Kevin Malcev. Nieźle Kevin Malcev. W końcu niezła próba Estończyka, który ostatnio nie najlepszą formę miał. A nie, sorry, jeszcze pana Wiesia nie ma z Kazachstanu, więc będzie tylko jeszcze Tkaczenko. Ale już mamy pierwszą osobę z Q przy jego imieniu, czyli Tilen Bartol z awansem. A teraz Peter Frinet. Jedne z największych zaskoczeń na Mistrzostwach Świata. I on to robi dalej! W jakiej formie jest Peter Frinet? Proszę państwa, co robi Peter Frinet? Ładnie. Ładnie daleko. Trzydzieści dwa metry. Nie no, w ładnej formie jest Peter Frinet, trzeba przyznać. O 10 punktów nad Bartolem. No niesamowity chłop, niesamowity. Peter Frinet od Mistrzostw Świata jest kapitanem Ameryką. Złapał formę i nie chce jej teraz stracić. Zakochał się w dobrej formie Peter Frinet. Ale wąsacz z Norwegii też pięknie Robert Johansson. 131 metrów Roberta Johanssona to była też piękna próba. Nie ma pana Wiesia. Ale mamy pierwszego z dwójki Prejuców. Domen Prejuc, co ciekawe, w jednym treningu był szósty. A jak poleci cenę Prejuc? No, Cenuś leci po spokojne kwalifikacje. Tak skacze rodzina Prejuców. 124,5 metra. Jest siódmy, spokojny awans. Ale już wiemy, że ku przy imieniu dopisuje sobie Wladimir Zografski. Dominik Peter, ostatni z Szwajcarów. Czy będzie to dobra próba Dominika Petera? Tak. Oj, znakomicie Dominik Peter. 128 metrów, no i Szwajcar na trzeciej pozycji. Nawet gorsza stawka dzisiaj chce pokazać się z dobrej strony, gdy nie ma wielu dobrych osób. No i ten poziom nie jest aż taki niski, jakby się można było spodziewać, że mógłby być niski bez tylu dobrych zawodników. Ten poziom nadal jest dobry. Nadal dobry poziom. A jak dobry będzie skok Kajucha, czyli lidera Finlandii w tym momencie? No, znakomity. Ponad 125 metrów mi się wydaje, no, albo równe 125 metrów. A to oznacza tyle, że był to spokojny awans do pierwszej serii razem z Niko Kytosaho, czyli dwójka Finów będzie w konkursie. Na pewno. A teraz Oluś, pierwszy z Polaków. Zobaczmy, Oleg zniszczył. Z fatalną próbą, Oleg. Fatalnie Aleksander zniszczą. Nie będzie go nawet na ten moment w pierwszej serii. Nie jest to przynajmniej pewne. 113 metrów. On przegrywa z Kaperą, Ryucem Choyem.
O Boże. Ale to był fatalny skok Olusia. Co to było, Olek? Kiepściutko, Olek. Karel Nurmsalu. Pierwszy z... Nie, drugi z trójki Estończyków. Estonia w komplecie w Sapporo. No i ładnie Nurmsalu. Karel Nurmsalu jest solidnym skoczkiem w tym sezonie, z nawet dobrą formą. 128 metrów. Czwarta pozycja. Bardzo ładnie Nurmsalu. Siergiej Tkaczenko. Dobre skoki na Mistrzostwach Świata Siergieja. Teraz proszę sobie troszeczkę odpocząć przynajmniej. No ale dalej ładnie. 124,5 metra. Bardzo dobry skok. Również i Tkaczenki, który już 100% ma kół przy swoim imieniu. No i również Muminow będzie miał zaraz kół przy swoim imieniu. To już niedługo. No i Michał Nazarow. Klimow na pewno już mi się wydaje w pierwszej serii. No i Nazarow tak. Meh. 26 dopiero. No to słabo dość Nazarow. Mógł się lepiej spisać na pewno. A jak się spisze Domen Preutz? Przypomnę, w jednej z serii próbnej był siódmy. Ładnie na nartach Domen Preutz. Oj, dobrze chodzi Domen Preutz tutaj w Okulajamie. 132 metry Domeno Preutza. Piękny domen. Siał pofrunął. Słoweniec. Dokładnie, Wikcieku. Będzie kwalifikacja na 100%. On w tym momencie prowadzi przecież o punkt nad Peterem Freenetem. A teraz Andrzej Stękała. On był 10. i 11. w seriach próbnych, a więc bardzo wysokie pozycje. Bardzo ładne skoki Andrzeja Stękały w seriach próbnych, a teraz Andrzej Stękała znowu pięknie. Znowu daleko Andrzej Stękała. Ależ on teraz huknął formą w końcu, bo ten początek sezonu miał taki słaby. Miał słaby początek sezonu, a teraz Andrzej Stękała pokazuje, w jak dobrej formie się znajduje. I Wikciek. Wikciek też ładne skoki w seriach próbnych, ponad 130-metrowe. Ale teraz to huknął. Teraz to Wikciek dopiero huknął 133,5 metra. I mamy nowego lidera. No teraz Dawid Kubacki. Dobrze, Dawid Kubacki. W miarę dobrze i Dawid Kubacki, 128 metrów, jest ósmy. No to było nie. Okej, okay, było okej. Okay. Dla Dawida Kubackiego. Także tutaj nie ma teraz Freunda, nie ma Telby. Awansowała Anderżare i Andrew Urlaub teraz. Fatalnie. Coś tu Urlaubowi nie wyszło. Ale był to fatalny skok Andrew Urlauba na 109,5 metra. No. Słabo Urlaub. Ale za niego awansował inny Amerykanin, czyli Kevin Bickner. Razem z koalicją Schulera-Klimowa. Daniel Huber. Pierwszy z Austriaków teoretycznie przecież. Oj, pięknie Huber. Nieudane Mistrzostwa Świata dla niego. Na pewno jest nim sportowa złość przez te nieudane Mistrzostwa Świata. I teraz Daniel Huber chce udowodnić, czy to był tylko przypadek,
wypadek przy pracy, że mu Pjongczang nie siadło. Bo teraz Huber w Sapporo bardzo ładnie. Trzecia pozycja ex aequo z Freenetem 130 km. I Klemens Muranka. Klimek. Co zrobisz, Klimek? Oj, pięknie, Klemens Muranka. Ponad 130. Czy nie 130 ponad, ale 129. Polacy dobrze się spisują. Nie ma Luki Rota, oczywiście. Nie ma Emilio. Ale będzie Silvestri. Będzie Silvestri w pierwszej serii. Tak mi się przynajmniej wydaje, że będzie Silvestri. A teraz Ryui Shimizu. Shimizu w jednej z serii próbnej, dziesiąty, ale no. Czego my oczekujemy po japońskiej skoczni i Reruchi Shimizu? On przecież jest w znakomitej formie, a skacze u siebie. Pięknie huknął Reruchi Shimizu 136 metrów, prawie hillside. Bezdyskusyjne prowadzenie Shimizu. A przed nami Florian Molnar. Albo i nie ma przed nami Floriana Molnara. Węgier po swoim skoku został zdyskwalifikowany, a skoczył 126,5 metra. Ojojoj. Teoretycznie mieliśmy Molnara, ale już Molnara nie mamy po dobrym skoku. Wzięli go, złapali na dole. Wzięli go, złapali na dole i co ciekawe, nie kombinezon. Puścili go, ale dopiero drugi pomiar złapał zbyt krótkie narty. O ile? 0,1 cm za krótkie narty od przepisowych. Molnar złamał przepis o 0,1 cm. Potrzymajcie mnie, bo nie wytrzymam. Molnar chyba też nie może wytrzymać. Złamał przepisowe narty o 0. O 0,1 cm, nie przepisowy narty. Nie ma siatka niestety dzisiaj w Sapporo. Silvestri ma już ku, a teraz orzech. Wielki orzech. Piękne skoki w seriach próbnych orzecha, no i to nie był przypadek, z jakiej on wysokości! 139,5 orzecha! Wow! Ten co robi? No mógł jeszcze dalej. Orzech tak naprawdę skracał odległość, bo mogło być niebezpiecznie. I Michel Haybeck. No nie. To będzie słaba próba Heibecka. Fatalnie. 109 metrów. Heibecka zaledwie. TQF z awansem. No teraz Kacpernik. Dobrze będzie. Bardzo dobrze. Pięknie Kacpernik. Czwarta pozycja, 134 metry. Kanada bardzo dobrze się tutaj prezentuje nam w kwalifikacjach. A teraz Maciek 3839. Pięknie. Piękna próba Włocha. 131 metrów i Maciek również spokojny awans. Mariusz Lindwik również zdyskwalifikowany. A tak dobrze Lindwikowi szło w seriach próbnych. A tu niestety złapali również Lindwika. No to z awansem Jonathan Leroy. Tady nie ma. No ale jest close. Jest close.
Wraca Mackenzie do skakania i... Kurde, słabo. Mackenzie jeszcze nie może ustabilizować się tutaj w Sapporo coś. No kurde, słaby skok. To był skok podobny z pierwszej serii próbnej, gdzie miał 128,5 metra. Teraz 127, więc jeszcze bliżej Mackenzie leci. Jest zły na siebie, wie, że popełnił błąd. Prawdopodobnie spóźnił z progu, bo też w pierwszej serii próbnej spóźnił i miał słaby skok. No więc teoretycznie myślę, że zawinił właśnie tutaj spóźniony skok. Nie ma też Van Dena. A teraz Ryu Kobayashi. Ojej! Ściąga go na dół! 40, 115,5! Ryoju przegrał z Kaperą o ten jeden punkt! Kapera w pierwszej serii o jeden punkt pokonuje Ryoju Kobayashiego. Co to się stało z Ryoju Kobayashim w locie w ogóle? Jacob Capera będzie w pierwszej serii. Jacob Capera będzie w pierwszej serii, proszę państwa. Co się wydarzyło w tym momencie? Ryoyu Kobayashi, co on zrobił? Ryoyu Kobayashi, fatalnie, fatalny błąd Ryoyu Kobayashiego. O Jezu, co to było? IBW teraz. Oj, ładnie. Daleko. Daleko IBW, 135 metrów. Pięknie. Pięknie BW. Bo wiemy, że nie ma Herla. W zasadzie BW może po tym konkursie wejść do czołowej dziesiątki, bo Herla nie ma. Nie ma Herla, więc BW może wejść do czołowej dziesiątki klasyfikacji generalnej. Krzyzak. No i ładnie. Pięknie, Krzyzaczek. Piąta pozycja, 132,5 metra. Brawo. Nie ma Graneruda. Też może spaść trochę w klasyfikacji generalnej dzisiaj. Znaczy, czołowej dziesiątce się raczej już utrzyma on, ale no właśnie. To już będzie raczej tak na pograniczu. Ledwo czołowej dziesiątki będzie. Nie ma Amana. Kolejnej osoby z czołowej dziesiątki. Na razie tylko skakały z czołowej dziesiątki Krzyzak i tyle. Jest jeszcze tylko Laniszek Żyła. Tylko trzy osoby z czołowej dziesiątki, co? No tak, no tylko Krzyzak, Laniszek i Żyła jeszcze. Tylko trzy osoby z czołowej dziesiątki, czyli 43 osoby w pierwszej serii. Tylko 13 odpadnie w pierwszej serii. A teraz Laniszek. Lanzelaniszek! Znakomita próba Laniszka, jest trzeci. Shimizu w ogóle, co na podium się jeszcze trzyma. I Piotr Żyła. Kończy kwalifikacje. I to w pięknym stylu Żyła kończy kwalifikacje! Co robi Piotrek Żyła? Piotr Żyła, papryczka weszła za mocno. Papryczka weszła za mocno. Żyła miażdży w kwalifikacjach. 142,5 metra Piotra Żyły. Czekajcie, zobaczcie jaki jest zimowy rekord Sapporo właśnie. Bo to może być nowy rekord zimowy w Sapporo. Ja nie mogę, Piotr Żyła, co zrobił? Czy to jest nowy rekord skoczni zimowy? Tak! Żyła poprawia rekord zimowy skoczni. Do tej pory miał Tada Banri 141 metrów, a więc rekord
zostaje zabrany Japończykom z japońskiej skoczni. Polak rekordzistą japońskiej skoczni FGP Cup. Także Piotr Żyła poprawił rekord FGP Cup Sapporo o 1,5 metra. Zimowy oczywiście. Letni chyba. Ile właśnie ma letni? Nie no, letni to tylko 139,5 metra. Czyli to jest po prostu nowy rekord skoczni. Poprawia zimowy rekord skoczni o 1,5 metra Tady Banriego z pierwszego sezonu. No Japonia pewno wkurzona. Japonia pewno wkurzona, bo Polaczek zabrał rekord Japonii. Bo Tada Banri był rekordzistą, czyli Japończyk. Także tutaj mocno, mocno zrobił Piotr Żyła. Więc zwycięży te kwalifikacje w przepięknym stylu. Zwycięża kwalifikacje Piotr Żyła. Więc to była seria kwalifikacyjna. Kapera z awansem to jest chyba najważniejsza rzecz w tym dniu. I rozpoczynamy tą pierwszą serię Sapporo. Odpada tylko 13 osób. Także tutaj wiele osób może się załapać na drugą serię. Wiele fajnych osób może mieć punkty. Tylko no właśnie kto? Zobaczymy. Yuki Yasato rozpocznie. No i to był chyba skok o pierwsze punkty Yuki Sato w tym sezonie. Tak mi się wydaje, że Yuki Sato będzie miał pierwsze punkty w tym sezonie. Japończyk dał radę. 123,5 metra Yuki Sato. To jest raczej druga seria, patrząc, że odpada tylko 13 osób, a mamy kilka ciekawych nazwisk w tej pierwszej serii. To był chyba skok po awans do drugiej serii. Jewgeni Klimow. Może Rosjanin też w końcu się powiedzie. Zobaczmy. No, Sato na pewno nie pokona. Czemu Ryujuś się nie dostał, jak był 44? No, bo tutaj mam autokwalifikacje ski jumpie. Były autokwalifikacje, przez co osób, które nie ma, czyli takiego wolnego Arka Crafta, Graneruda, Herla nie ma, i Yamana, i Nerteksa, to oni mieli autokwalifikacje, bo ja mam wersję 1.8.0, a nie 1.10, co oznacza, że jeszcze jest wersja DSJ4 z autokwalifikacją czołowej dziesiątki. Dlatego był 44, a się nie dostał. Przez autokwalifikację kilku osób. No i Jacob Capera w pierwszej serii, proszę państwa. Nawet jak będzie ostatni, to jest legendarne. Bula! Jezu, on to jednak zrobił. Jednak zabulił w pierwszej serii. 78 metrów. Ale ma pierwszą serię, proszę państwa. Będzie 50. Będzie 50. Jaki 50? 43 będzie. No niesamowite, co się tu wyprawia. Jacob Capera we własnej osobie będzie 43. To jest niesamowite. I teraz Ukrainiec, Wolodymyr Werediuk. No, nie wiem, czy ta próba pozwoli mu myśleć o awansie. 118,5 metra, poczekamy, pożyjemy, zobaczymy. Jonathan Leroy.
Nisko, strasznie nisko i to też i mimo wszystko niezła próba. Jonathana Leroyda. Ale jednak Francuz mógł też ciutkę lepiej patrząc po skokach w seriach próbnych i kwalifikacji. 116 metrów. Jacob Capera to jest nasz legendarny buloklep. Nasz legendarny buloklep aka nowy Eddie Edwards. A Eddie Edwards swego czasu był uwielbiany. No i Caperę też uwielbiamy tak naprawdę. W FGP Cup. A teraz TQFE. No, ach, nieźle Chińczyk, no nieźle, ale tylko mogę powiedzieć nieźle o tej próbie. Myślę, że TQFE mógł lepiej. 117,5 metra jest czwarty. Aleksin sam. Popatrzmy na Włocha. Czy znowu Maciek będzie jedynym? Czy może Aleksin sam mu dotrzyma towarzystwa w drugiej serii? Oj. No. Proszę państwa, Aleks Insam, no. 121,5 trzeci. Może się zakręci na 30. miejscu. Pożyjemy, zobaczymy. A teraz Niko Kytosaho dla Finlandii. No, też pożyjemy, zobaczymy. 120,5, ale on jest drugi. Ej, Kytosaho może mieć awans. Miał dobre noty. Miał dobre noty Niko Kytosaho, więc one mogą go uratować. A teraz Kevin Bickner, Ameryka nie tylko Freeneta ma. Oj. Dobrze, Bickner. Ale trzeci jest 122,5 metra. Ale może druga seria. Może. Za niedługo będziemy odliczali, kto jest w drugiej serii, bo tylko 13 odpada. Runevelta. Pierwszy z Norwegów. No i ładnie Welta. Oj, znakomicie Runevelta. Coraz lepszej formie jest Norweg. Piękna próba Runevelty. To jest spokojny awans do drugiej serii. 127 metrów przy osiemnastkach za styl. Pięknie, pięknie Runevelta. Pamiętasz mnie FGP? Savix. A, teraz pamiętam, bo Marcus Rashford niestety nie mówiło mi za dużo. Ale Savix już pamiętam. A teraz Muminow. Sabirjan Muminow. Nieźle, nieźle. Można powiedzieć niezły skok Sabra. Choć spodziewałem się od niego troszeczkę więcej, to 119,5 metra. No nieźle. Ale Tkaczenko już obowiązkowo w drugiej serii musi być. A teraz Noriaki Kasai. Popatrzmy, czy będzie awans Noriakiego do drugiej serii. Popatrzmy, Noriaki Kasai! Pięknie! Pięknie ten prawie 50-letni zawodnik. 122,5 jest piąty. Może, 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 może. Kurczę, może będzie. Zobaczymy. Zografski teraz. Oj, pięknie Wladimir Zografski, oj daleko Wladimir Zografski, Bułgar w dobrej formie. On już w kwalifikacjach i seriach próbnych pokazywał i na Mistrzostwach Świata również, że jest w lepszej formie Zografski, no i proszę. Bułgar huknął 125 metrów, jest drugi. A teraz Andersare, Runevelta bardzo ładnie. A co pokaże Andersare? Już nie tak pięknie jak Runevelta. Jest siódmy, 121 metrów. A co pokaże Silvestri?
Pięknie, oj daleko, Sylwestri. Trzeci jest 126 metrów. To może być awans Sylwestriego w sumie. Czekajcie, odpada trzech, bo 13 odpada. Dwóch odpada. Sylwestri pierwszy oczekujący jest. Sylwestri pierwszy oczekujący, a teraz Dawid Sigul. Oj, Sigul na pewno z awansem. Ojej, pięknie Dawid Sigul ratuje honor Niemiec. 128 metrów Dawida Zigla to była przepiękna próba. Dobrze, Sigul. Bardzo dobrze. No a teraz Schuller, pierwszy z dwójki Szwajcarów. Pod nieobecność Amana i Deschwandena muszą troszkę ratować. I ładnie Schuller! Daleko Schuller! 126 metrów ma awans do drugiej serii. A teraz Zuzu Kapecnik, Republika Południowej Afryki. Aj, spóźnił. Spóźnił z progu, wybija go to z rytmu. Szkoda. Gdyby nie spóźnił z progu, myślę, że nawet mógłby powalczyć o drugą serię. Jest dopiero 13. Szkoda. Oznacza to, że czołowa piątka jest z awansem. No to Fabio Silvestri ma awans. Czeka Yukiya Sato, ale nie wiem, czy się doczeka, bo Tylen Bartol ładnie skoczył w serii kwalifikacyjnej bynajmniej. No nie. Bartol, spokojny awans. 125 metrów, bardzo ładny skok Tylena Bartola. I Kevin Maltsev. Udało się awansować do pierwszej serii Kevinowi. No, a na pierwszej serii udział zakończy niestety. 118,5 metra. No ale ważne, że był w pierwszej serii. Popróbował coś. Może na Igrzyskach Olimpijskich Kevin Maltsev poradzi sobie lepiej. Oto Yukiya Sato, pierwsze punkty w tym sezonie. Yukiya Sato, pierwsze punkty w tym sezonie. Będzie w drugiej serii Yukiya Sato. A teraz Peter Freenet. Jest w gazie. Jest w gazie reprezentant Ameryki. Pięknie Peter Freenet! Jak on to robi? Jak on tak wysoko wychodzi z progu? Jak on tak wysoko lata? Jak on to robi? Jak robi to Peter Freenet? Co jest jego sekretem takiego potężnego wyjścia z progu? 132,5 metra. No jest niesamowity ten Amerykaniec. Robert Johansson. No i wąsacz z Norwegii też ładnie będzie, daleko. 127,5 metra, jest trzeci. Brawo Norwegia, ponieważ tylko dwójka, nie, jeszcze, no, tylko dwójka w pierwszej serii, więc muszą walczyć o honor. A teraz Cene Prewitz. Ładnie cenę. Ładnie. Pięknie. O! 130! 130 Cene Prewca. 130,5, ale niskie noty, bo szarpało nim w powietrzu. Ale szarpało nim w powietrzu, bo łapał odległość. No i dołapał się 130,5 metra. A teraz Dominik Peter. Oj nie. No niestety nie radzi sobie Szwajcar. 119 metrów jest dopiero 21. Awansował Niko Kytosacho. A teraz Kajuch. Albo on... Nie, Kytosacho już z awansem, więc uwaga, tak! Piękna próba Kajucha, dwóch Finów w drugiej serii, proszę państwa. Robi to Finlandia. Mamy dwóch Finów w drugiej serii. Dobrze, Kajuch, 124,5 metra. Jest kapitanem Finlandią.
A teraz Karel Nurmsalu. No nie poradził sobie. Malcew, ale Nurmsalu radzi sobie. Bo Karel Nurmsalu to jest solidny, powtarzalny praktycznie, regularny zawodnik z Estonii. No i ładnie Karel Nurmsalu huknął 128 metrów. Jest czwarty, wysoko, daleko. A teraz Siergiej Tkaczenko. Mocne torpedowe wybicie z progu, ale to go wybiło z rytmu. Ojej, Tkaczenko. Szkoda. Za mocno wyszedł z progu, za bardzo chciał Tkaczenko. Wiedział, że stawka trochę słabsza, to mógł powalczyć o coś wielkiego. No i za bardzo wyszedł z progu. Za bardzo chciał. 120 metrów, ale jest 14, więc jest egzekwo z Bicknerem z awansem. Noty go ratują. A teraz Nazarow. Dwudziesty 119,5. A więc już na pewno Tkaczenko będzie miał punkt, przynajmniej. Uratowały noty Tkaczenkę. Bo egzekwo z Bicknerem weszli, więc byłoby 31 osób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jedna, dwa na trzyna. No właśnie, Kasaj pierwszy oczekujący. Kasaj pierwszy na liście oczekujących, a teraz Domen Preutz. Domen raczej no nie zepsuje, on tutaj dobrze się czuje. Ojej! Wow! Domen! 134 metry Domena Preutza! Ależ przepiękna próba Domena Preutza! To był piękny skok Domena Preutza! Preutz pierwszy jest, no co ja mogę powiedzieć? A teraz Andrzej Stękała. Andrzeju, Andrzeju! Rety, rety, jeju, chciałoby się powiedzieć. Andrzeju, Andrzeju, rety, rety, jeju, faktycznie, bo Stękała! Co robi Andrzej Stękała? Ależ euforia Andrzeja Stękały w tym momencie. Wybuch radości, ale ja mu się nie dziwię. Andrzej Stękała, 138 metrów, o metr ponad Hillsides. Ależ w formie jest Andrzej Stękała, nasz reprezentant Polski. Duma narodu polskiego Andrzej Stękała. Co zrobił Jędruś? Ależ petarda. A co zrobi Wikciek? Też petarda Wikcieka. Łolbajczyk, jeszcze dalej Wikciek. Jeszcze dalej Wikciek, 139,4 dwudziestki Wikciek na czele. Co się tu wyprawia w Sapporo? Wikciek, szaleńcu ty. Ja nie mogę. A wiecie co jest najlepsze? Wikciek był dwa albo trzy razy w tym sezonie. 11. I to było najwyższe miejsce Wikcieka w karierze tak naprawdę Pucharu Świata. Co oznacza, że Wikciek może, znaczy nawet nie wiem, czy na pewno w tym sezonie nie był w czołowej dziesiątce, więc na pewno w tym sezonie to może być pierwszy konkurs Wikcieka w czołowej dziesiątce. Wszystko na to wskazuje ta piękna próba. Że to będzie pierwszy konkurs w tym sezonie Wikcieka w czołowej dziesiątce. Nawet o podium powalczy Wikciek. O Boże, Dawid Kubacki, tragedia. Jak z jednego Polaka Polska się może cieszyć, to Dawid Kubacki przychodzi. 109,5 metra. Kasai z awansem. Noriaki Kasai w drugiej serii kosztem Dawida Kubackiego. Co ja mogę powiedzieć? No, Kubacki się prosił. Błąd po wyjściu z progu.
A więc ten 50-letni prawie zawodnik będzie miał punkty dzisiaj. Niesamowite, co się dzieje w Sapporo. A teraz Daniel Huber. No i nawet w osłabieniu Austria radzi sobie ładnie. Daniel Huber 134,5, trzecia pozycja, pokonuje Domena Preutza. A teraz Klemens Muranka. Dobrze, Klimek, ależ Polska się dobrze czuje w Sapporo! Klemens Muranka, co tam się dzieje dzisiaj? Trzeci. 5:20! Klemens Muranka, widzieliście to? Czyście to widzieli? Klemens Muranka 5x20! Co się odwala tu w Sapporo? Co za piękny konkurs. A teraz Shimizu. Shimizu, który broni honoru Japonii daleko frunie. Ale jest czwarty, 135,5 metra. Ale broni honoru Japonii. Broni, żeby ktoś był wysoko z Japonii. A teraz Orzech. Walka Kanady. Wysoko Orzeszek i jest daleko, ale szósty 133,5 metra. Zabrakło troszkę odległości tutaj mimo wszystko. Kacpernik. Oj, daleko. Szósty 135,5 metra. To już było lepiej o wiele. No teraz Maciuś. Maciuś 3839, jak poradzi sobie Włoch? Oj, znakomicie Maciuś. Ojej, ojej, również ładnie. Ale czwarty, wyższe noty. I Klaus. Klaus musi pokazać lidera. Czy Klaus pokaże lidera tutaj Kanady? No nie, błędy, błędy Klausa, ale mimo błędów dał z siebie wszystko, ale jest ósmy, 134 metry. What? Kanada trójka przy sobie. Kanada trójka przy sobie. Trzech Kanadyjczyków przy sobie. A teraz BW 134. Ojej! Ojej, BW daleko. BW 140 daleko. Walczy o podium, a teraz Jan Herl. Go nie ma przecież, to upadek na ryj. I Krzyzak. No, walczy, walczy, walczy. Okej, skok, ale Krzyzaka też tutaj stać na więcej. 131 metrów. A jeszcze został Laniszek i Żyła. Wikciek dalej na czele. Wikciek dalej na czele, ale teraz uwaga. Hanze Laniszek. Pierwszy, trzeci w seriach próbnych. Spóźnił z progu Hanze Laniszek, ale walczy! Co zrobił? Jego nie obchodziło spóźnione wyjście z progu i tak piąty 137 metrów. I Żyła kończy. Żyła kończy pierwszą serię. Atomowym skokiem Piotr Żyła. Ale to Wikciek po pierwszej serii, bo Żyła jest drugi. Co to oznacza? Oznacza to, że Wikciek prowadzi. Potem Żyła, BW trzeci i jeszcze dwójka Polaków w czołowej piątce. Trzech Polaków w czołowej piątce, proszę państwa. Drugi Żyła, czwarty Stękała, piąty Muranika.
Żyła drugi, stękała czwarty, piąty Murańka, Wikciek prowadzi po pierwszej serii. Potem szósty Laniszek, siódmy Maciek, Shimizu, Huber. Huber w czołowej dziesiątce w ogóle, co się dzieje? Potem Kacpernik, Klaus Orzech, Domen Preutz, Freenet, Krzyzak. Freenet 14, co jest? Krzyzak, Senepreutz, Ziegl 17, Nurmsadu, Johansson, Schuler 20, Welta 21, Bartol 22, Kajuch 23, Zografski 24, Silvestri 25, 26 Sato, 27 Kytosaho, dwóch Finów również z awansem. Bikner 28, Stkaczenko. I ostatni z awansem Noriaki Kasai. Potem Hare, Klimov, Insam, Nazarow, Kapecnik, Muminow, Malcew, Werediuk, Peter, Tikiufe, Leroy, Kubacki. No i tylko Kapera. Bo pozostałych po prostu nie ma dzisiaj. Rozpoczynamy drugą serię. Rozpocznie ją weteran wszystkich na świecie, nie tylko Japonii. Weteran skoków narciarskich, weteran wszystkiego, Noriaki Kasai będzie miał punkcik kolejny w tym sezonie. Już nie pierwszy w ogóle. Błąd, błąd, błąd. Szkoda, Kasai już tak słabo w drugiej serii poleciał, więc będzie tylko jeden punkt dzisiaj w Sapporo. No dobra, punkt to punkt, to się liczy. To się liczy dla Noriakiego Kasajego, że chociaż ten jeden punkcik wpadnie. A teraz Kevin Bickner. Bickner, który zaczął wchodzić do drugiej serii. W końcu jakaś lepsza forma Bicknera. Ojej! Wow! Zawiało starym Bicknerem. On chce być jak Freenet dzisiaj. Ale Bickner ładnie położył się na nartach, że tak ładnie poleciał. Ale w tym skoku pokazał się prawdziwy Bickner. Zawiało starym Bicknerem. 133,5 metra. No, coś tam jest uśpione, chce wyjść. Coś uśpionego chce wyjść z Bicknera. W tym skoku wyszło coś. A teraz Tkaczenko. No i też się poprawia. Też się poprawia po troszkę nieudanej pierwszej serii. 126,5 metra. A teraz Niko Kytosaho. Dwóch Finów dzisiaj z awansem. Nie sam Kajuch, ale i Niko Kytosaho sobie awansował. No i walczy, walczy, walczy. Okej! Okay. Ponad punkt konstrukcyjny Niko Kytosaho. Bardzo ładna próba. 123,5 metra. I Yukiya Sato. Pierwsze punkty w tym sezonie Yukiya Sato. Tego filigranowego zawodnika z Japonii. W końcu jakieś punkty zdobywa. Oj, mocno wyszedł z progu. I proszę! Ojej! Yukiya Sato również zawiało starym Sato w tym skoku. 132 metry i pokonał Kevina Bicknera. O ile pokonał? O 2,6 punktu. No to była ładna próba reprezentanta Japonii. No i nie tylko Bickner chciał pokazać coś ze starego siebie. Fabio Silvestri z Dominikany, tymczasem 25. po pierwszej serii. To już nie będzie taka próba jak w pierwszej serii, ale ma dzisiaj dwa punkty do swojego dorobku Fabio Silvestri. Także i tak czy siak bardzo dobra próba tego zawodnika i bardzo dobry konkurs przede wszystkim Fabio Silvestriego. Wladimir Zografski, Bułgar 24.
No, troszeczkę gorzej niż pierwszej serii, ale 123 metry, piąta pozycja. Będą chociaż 3 punkty dla Wladimira Zografskiego, który zaczął punktować, wchodzić do drugiej serii przynajmniej. A teraz Kajuch. 23. Także ma w końcu również i Kajuch jakieś punkty do dorobku. I to nie będzie mało punktów, ponieważ jest w tym momencie trzeci 128,5 metra. Już w tym momencie Kajuch ma przynajmniej 6 punktów do dorobku. A może mieć jeszcze więcej, ale to zobaczymy, czy ktoś popsuje, czy nie. Tiden Bartol. No nie, Bartol nie psuje. O, ładnie Bartol. Ładnie Bartol. 128,5 to jest druga pozycja Tidena Bartola, ale dalej przegrał z Yukiją Sato. Yukiya Sato ciągle pnie się w górę. W sumie Bickner też się troszeczkę wziął w górę. Był 29, a teraz będzie w najgorszym wypadku. No, po skoku Runewelty się dowiemy, który będzie. W najgorszym wypadku 24. No ta, będzie 24 w najgorszym wypadku, bo Runewelta, kurczę, tutaj formę nam złapał troszkę wyższą. Jakby. 127 i 130 to były ładne dzisiaj skoki Runewelty. Coś tam również budzi w sobie Welta. O 0,2 pokonał Sato. A teraz Andreas Schuler, bardzo ładny skok Schulera w pierwszej serii. Będą punkty dla Szwajcara i dla Pucharu Narodów Szwajcarii. No i nieźle w drugiej serii również Schuler. Brawo. Szóste miejsce, 127 metrów mimo wszystko, ale 6 punktów do dorobku Schulera wpadnie. To jest dla niego najważniejsze. No to Bickner pnie się w górę. A Runewelta już w czołowej dwudziestce. A czy będzie dwóch Norwegów w czołowej dwudziestce? Zobaczmy. Robert Johansson. No tak, będzie dwóch Norwegów w czołowej 20, wszystko na to wskazuje. No bo Robert Johansson spokojnie na 130 metr również, jak Runewelta i go pokonuje. Robert Johansson. A teraz pierwszy z dwójki Estończyków w drugiej serii, za niedługo będzie Krzyzak, ale najpierw Karel Nurmsalu. No i w porządku, skok Karela Nurmsalu, ponad punkt konstrukcyjny, 125 metrów, siódma pozycja. Więc kilka punkcików również Karel Nurmsalu tutaj Estonii jak zwykle dołoży. I David Siegel, samotny Niemiec, ale mimo że samotny, to bardzo dobrze sobie radzi w Sapporo. 17 po pierwszej serii to może być jego najwyższe miejsce od pewnego czasu i będzie to najwyższe miejsce od pewnego czasu Davida Siegla, bo po prostu powtórzył tą próbę dobrą z pierwszej serii. 129,5 metra, no i prowadzi Dawid Ziegu. A teraz Cenepreuc. Cenepreuc bardzo wysoko po pierwszej serii. Może nie jak Domen, ale też wysoko. Troszkę spadnie jednak po tej próbie, mi się wydaje, ale jest czwarty, czyli będzie czołowa 20 na Cenepreuca 127,5. Jest ex aequo z Yukiją Sato i oczywiście, tak jak już powtarzam, to jest czołowa dwudziestka dla Cenepreuca. 15 za to po pierwszej serii Krzyzak. Walczy. Walczy. Oj, pięknie Krzyzaczek. Wywalczył 135 metrów i jeszcze bardzo wysokie noty za styl. Myślę, że na Petera Frineta to wystarczy, który i tak raczej może utrzymać tą czołową piętnastkę, patrząc w jakiej jest formie. No, może nie utrzyma jednak czołowej piętnastki, ale to jest czołowa dwudziestka tego i tak niesamowitego Amerykana, który po prostu przechodzi ostatnio samego siebie ponad i nie tylko nasze oczekiwania, ale i nawet ponad oczekiwania Petera Frineta. Albo utrzymał czołową piętnastkę. Jego dorobek z pierwszej serii wystarczył. Miał jednak spory zapas punktowy po pierwszej serii. I jednak skok na 128 metrów dzięki dorobku z pierwszej serii wystarczył,
Peterowi Freenetowi był trzymać czołową piętnastkę. Brawo, Peter Freenet, po prostu. Brawo, Peter Freenet, będzie piętnasty. A teraz Domen Preutz. Oj, znakomicie Domen. Ale jest drugi, 132,5 metra. No i kanadyjska koalicja. Orzech. Walczy, walczy, walczy i wywalczył. Pięknie. 138 metrów. Przekracza Hillside Orzech. Mackenzie Boyclose. Od niego będzie ważna próba. Zobaczmy. Mackenzie! Mackenzie Boyclose! Również pięknie. Również daleko. 137,5 to była w końcu ta próba, na którą Mackenzie czekał. I Kacpernik. I również znakomicie, 138 metrów, także Kacpernik dzisiaj będzie najwyżej zawodnikiem z Kanady. Kanada na razie czołowa trójeczka i Daniel Huber, reprezentant Austrii, zobaczmy. No to już nie będzie taki odległy skok jak w pierwszej serii, ale dalej ładnie Huber. Dalej ładnie, bo utrzyma miejsce w czołowej 15. Daniel Huber, pokazując, że nadal ma spokojnie dobrą formę. 130 metrów. Także ładnie i tak Huber. A teraz Rerui Shimizu. On tutaj walczy o wysokie miejsce jako ten ostatni Japończyk, który został. Musiał. Jest u siebie. Rerui Shimizu jak z letniej Grand Prix. To był Rerui Shimizu jak z letniej Grand Prix. Chyba wygrał w ogóle konkurs. Chyba Shimizu wygrywa konkurs. Tak mi się wydaje. 141,5 z telemarkiem. Oj, to może być wygrana konkursu. A teraz Maciek, przepraszam, jaki Krzyzak. Maciek, 3839. Też ładnie. Też ładnie, też daleko. Ale piąty za koalicją kanadyjską. I Jan Zelaniszek. Co wykombinuje Laniszek? Jeszcze dalej Jan Zelaniszek! Niesamowite, Zelaniszek, co robi? Stary, dobry Laniszek z pierwszego sezonu. 142 metry. O pół metra dalej od Shimizu, który nie będzie niestety dzisiaj zwycięzcą na Okurajamie. A teraz Klemens Muranika. Polacy walczą o dobre miejsca. No może Klimek nie będzie już tak daleko jak w pierwszej serii, ale dalej ładnie Klimuś. Siódme miejsce, 130,5 metra. Brawo Klemens, to była bardzo i tak dla niego... To był dla niego i tak bardzo udany konkurs. Dwa piękne skoki Klemensa Muraniki. Bardzo ładny konkurs Klimka. A teraz Andrzej Stękała. Również ładny konkurs Andrzeja. No i też może do Kanady nie doskoczył, ale będzie czołowa dziesiątka. Mamy Andrzeja Stękałę w czołowej dziesiątce, proszę państwa. Jest! Jest! I jeszcze raz jest! Andrzej Stękała w czołowej dziesiątce. Co najgorszym wypadku, dziewiąty dzisiaj Andrzej Stękała, więc
Wróciła forma Andrzeja Stękały. Wróciła forma Andrzeja Stękały. O to chodzi. Cieszy fakt Andrzeja Stękały, a teraz BW-134. Pięknie. Znakomicie BW. Oj! Wygrywa, będzie podium. Będzie podium o pół punktu dla BW. Mamy podium BW o pół punktu, a teraz Piotr Żyła. Pieter. Pieter Żyła. No nie. Wygrać nie wygra, podium nie będzie. A jest czwarty, 133,5 metra. A więc może Piotruś dzisiaj nie da podium, ale Piotruś ma czołową piąteczkę. Piotruś ma czołową piąteczkę. A teraz Laniszek już na pewno w ogóle wraca na podium. Wikciek. Chciałoby się zadzić Wikcieka na podium. Przypomnę, że Wikciek w tym sezonie najwyższe miejsce miał 11. BW już stawał na podium w tym sezonie. Także dla niego kolejne drugie miejsce to będzie tylko kolejny dzień w pracy. Dlatego wszyscy mimo wszystko wierzymy w Wikcieka. Wikcieku, Wikcieku, jak nie teraz, to kiedy? Jak nie teraz, to kiedy, Wikcieku? Jestem ciekaw, jak emocje, czy w ogóle Wikciek jest przed swoim skokiem tutaj na czacie? Wystarczy, żebyś nawet napisał kropkę, Wikcieku, teraz na czacie, żebyś pokazał, czy tutaj będą emocje. Jest Wikciek na czacie, jest Wikciek na czacie. No, rosną na pewno emocje, już zaraz usiądzie na belce. I czy Wikciek sobie poradzi? Czy będzie nie dość, że pierwsze podium w karierze Wikcieka, to jeszcze pierwsze zwycięstwo w karierze Wikcieka? Co to by był dzień dla Albanii? Co to byłby za dzień dla Albanii? Potrzebuje 130, jest nadal daleka próba. On dalej musi dać z siebie tutaj 200%. Wikciek już w powietrzu, już w runie i będzie czy nie? No kurde, będzie czy nie? No chyba będzie, albo nie wiem. Tu od not będzie zależało. Czy Wikciek będzie miał to zwycięstwo? Na pewno podium. Podium myślę na pewno. Tam będą dziesiąte części punkta od wygranej. To będą dziesiąte części punkta. To będą dziesiąte części punkta decydowały o tym wszystkim. Myślę, że podium będzie pewne. Na pewno pokona Shimizu. Na pewno pokona Shimizu. Na pewno będzie to wyżej od Shimizu. Oj, to było daleko! Wygrał Wikciek! Wystarczyło 137! Wygrywa o 2 punkty nawet! Wikciek to ma! Wikciek to ma! Wikciek wygrywa konkurs na Okurajabie w Sapporo! Reprezentant Albanii wygrywa! Nie dość, że pierwszy medal w historii Wikcieka, to jeszcze złoto Wikcieka. On to robi. Co za historia na naszych oczach FGP Cup. Co się stało właśnie na naszych oczach? Wikciek to zrobił. On to sobie wywalczył. Zasłużył w dzisiejszym konkursie. Przyczajony tygrys. Nie pokazywał nic wielkiego w seriach próbnych. Już w kwalifikacjach coś odpalił, ale tutaj w konkursie, gdzie jest najważniejszy konkurs, Wikciek to zwyciężył. I nie będzie 11. najwyższego miejsca w tym sezonie. Pierwsze miejsce będzie jego najwyższym miejscem w tym sezonie. Drugi też trzeba pochwalić, BW-134.
Na pewno dzisiaj Austriacy też do dorobku sobie troszeczkę punktów dopiszą. Trzeci, Anze Laniszek powracający na podium po chwilowej przerwie od podium. Po czym mamy Rerui Shimizu, Piotr Żyła, Kacpernik Orzech Klose, trzech Kanadyjczyków w czołowej ósemce. To był ich dzień. To był dzień Kanady również. Ale dwóch Polaków również w czołowej dziesiątce. Ponieważ piąty i dziewiąty stękała. I Maciek w czołowej dziesiątce, proszę Państwa. Maciek również w czołowej dziesiątce. Gratulujemy Maćkowi. Potem jedenasty Muranika też wysoko. Dwunasty Krzysak też ładnie. Domen Huber Freenet 15, to jest ciekawe. Zigul 16. Norwegowie na miejscu 17, 18. Satos Cenepreucem, Bartol, Bikner, Kajuch, Nurmsalu, Schuler, Tkaczenko, Kytosacho, Zografski, Sylwestri, Kasaj. Co za konkurs, co za dzień. I nawet ten dzień pokazał, że nawet jak nie ma jednej trzeciej, czy nawet jednej drugiej dobrej stawki, to mogą być emocje. Nawet mimo, że mieliśmy dzisiaj gorszą stawkę, bo to była gorsza stawka, no bądźmy poważni, nie było wielkich nazwisk, wielu wielkich nazwisk, to nawet z gorszą stawką były wysokie emocje, działo się fajnie, była zabawa. No i co ja mogę więcej powiedzieć? To jest FGP Cup, a nie jakieś słabe skoki w prawdziwym życiu. Za uwagę dziękuję. To było Sapporo. Widzimy się na Igrzyskach Olimpijskich we Lwowie. Za uwagę Sapporo. Dziękuję. FGP Friends. A tu jeszcze zerknięcie na klasykację generalną Pucharu Świata. Dużo się mimo wszystko nie zmieniło, ponieważ nadal prowadzi Jakub Wolny, nadal drugi Arek, potem Kraft. Natomiast potem mamy Żyłę, Laniszka i szósty BW. Szósty BW to jest największa zmiana. Największą zmianą mamy szóstego w klasyfikacji generalnej pana BW. Potem jest Aman, Krzyzak, Granerud z Nerteksem. Potem Herl, Klose, Kobayashi, Deszwanden, Maciek, Kacpernik, Tada, Banri, Lindvik, Hajbek, Orzech, zamyka czołową dwudziestkę. Shimizu, Siatko, Wikciek 23, 213 punktów Albania. Molnar, Murańka i Usain z Rotem. Huber, Stękała w czołowej 30 już jest. Potem Andrew Urlaub, Telba, Freund, Kubacki, Domen Preutz. Preutzowi brakuje tylko jeden punkt do 100 punktów, ale pech. Anti Alto, Nazarow, Soukup, Gajga, Neru, Nurmsalu, Tkaczenko, Kajuch, Frinet, Johansson, Cenepreutz, zniszczą biegunny. Peter, Maurer, Bartol, Wiesio, Zigul, Malcew, Schuler, Fia, Welta, Kapecnik, Maurycy, Bikner, Bartolini, Silvestri, Hartin, Zografski, Sato, Hare, Kasaj, Kytosaho, Ryuc, Zakala, Muminow, Mitz, Konrit, Insam, Igorus, Makaloini, Liroyd, Tikiu, Fever, Redjuk i Seu Choi. Do Lwowa.